Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam taki temat: początek nawrócenia się i pójścia za Bogiem. Czyli jak to wygląda od samego początku. Czyli stan początkowy, kiedy to nawracamy się, idziemy do spowiedzi, zaczynamy uczestniczyć w sakramentach i na modlitwie. I ten stan początkowy jest stanem radosnym, stanem szczęśliwym. I on może trwać przykładowo pół roku. Potem dochodzi do stanu przemiany całego naszego życia i nawet miejsca pracy lub miejsca zamieszkania. Ten stan, czyli to jest, co się zaczyna dziać, nie? Jest bolesne, ponieważ Bóg odrywa nas od naszych starych przywiązań, znajomości po to, aby nas umieścić na nowej drodze, którą ma dla nas przygotowaną. I tutaj często pojawia się walka ze złym duchem, ponieważ te stare przywiązania powiązane są z naszym poprzednim życiem w grzechu. Czyli stary człowiek zostaje z tyłu, a rodzi się nowy. Czasami ten etap przemiany może przypominać takie mocne uderzenie w nasze życie przeszłe. I ten huk, tu w cudzysłowie, może być słychać w całym mieście. Może też przypominać chorobę psychiczną, nie? Nie musi, ale może. Są to trudności, przede wszystkim trudności, którymi jesteśmy zasypani w jednej chwili. I wtedy co się dzieje? Wtedy zaczynamy szukać pomocy, bo dokładnie nie wiemy, co się z nami dzieje. Czyli wygląda to tak, że nawróciliśmy się niedawno i niestety wszystko się wali, można by powiedzieć, ale oczywiście w cudzysłowie, nie? Bo jak tu powiedziałem, że to jest przemiana tego właśnie starego człowieka na to, aby mógł narodzić się nowy człowiek, nie? Czyli to jest działanie Boga. I tutaj, co ja mogę dopowiedzieć tak z własnego doświadczenia, że jeżeli szukamy tej pomocy u spowiedników, u księży, to jeżeli zaczynamy rozmowę, bo to jest bardzo ważne, to abyśmy zawsze zaczynali od tego, że niedawno się nawróciliśmy. Czyli nawróciliśmy się około przykładowo 6 miesięcy temu, czy 4 miesiące temu, i dzieją się właśnie takie rzeczy, i potem można powiedzieć, można mówić o tym, co się dzieje. Natomiast tutaj radzę, jakby nie zaczynać od tego, co się dzieje. Czyli przykładowo może być coś takiego, że sąsiad, który nas bardzo, bardzo lubił i my jego, nie, nagle zaczął chodzić i donosić na nas, na policję, nie. I po prostu te rzeczy są niezrozumiałe, a jest takich rzeczy dużo, nie. Także dla takiego rozeznania jak najbardziej, żeby zacząć od samego początku. Czyli nawróciłem się niedawno, to co się dzieje, nie rozumiem tego, nie wiem, ale i tutaj po prostu chodzi mi konkretnie o pomoc, nie? A przykładowo wcześniej przed nawróceniem nie było tego, było spokojnie, nie? Tutaj ja bym jeszcze od siebie powiedział, że trzeba trwać przy Kościele, trwać w sakramentach, trwać na modlitwie, czyli modlić się. Modlić się i to przejdzie, nie? Nie potrafię powiedzieć, jak długo takie coś może trwać, ale to na 100% przejdzie, nie? Czyli jakby być tej dobrej myśli. Oczywiście osoba taka jak ksiądz czy spowiednik jest jak najbardziej w tym wszystkim potrzebna, bo w tym momencie już nie jesteśmy sami, nie?
z tymi dla nas niezrozumiałymi trudnościami. Dlatego jak najbardziej też mąż lub żona, nie? Czyli też to jest ważne, żeby nie być w tym wszystkim samemu. No i tym dzisiaj króciutko chciałem się podzielić.